Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta. No i mamy aktualnie malutki, ale to malutki problem, bo od 4 godzin nie możemy się tak naprawdę z tym problemem uporać. Kacper i Aniela, których mogliście już poznać na poprzednich odcinkach, nie dają spokoju. Przyjechali kolejny raz. Stoją pod bramą, nie chcemy ich wpuścić, bo są to bardzo irytujący ludzie, ale... No... Szczególnie, że chłopak ma problemy z alkoholem i boję się, że tutaj może dojść do nieprzyjemnych sytuacji, że może po prostu popłynąć tutaj i nie chcemy po prostu robić tego domu, no wiecie, takiej maliny, no. Dlatego po prostu cały czas czekamy, ale specjalnie włączyłem kamerę, bo tu już zaczyna się robić po prostu irytujące, bo cały czas wyzwaniają, cały czas ten demofon dzwoni. W każdym razie na chwilę przestał, może po prostu odpuszczą, jeżeli odpuszczą, to po prostu odcinka nie będzie, ale jeżeli nie odpuszczą, no to ten odcinek powstanie. Ale jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim palcu. Kliknij tam na dole. Kliknąłeś? Kliknąłeś? Zostaw suba. Bo chcę do końca wakacji dobić 1 000 000 subskrypcji, no i mam nadzieję, że nagrajmy mi pomożesz. Nagrajmy ten odcinek. No ale jeżeli zadzwonię jeszcze raz. Nagrajmy ten odcinek. Jeżeli odpuszczą, to ja będę zadowolony i nie musimy nic nagrywać. Także... Będziesz zadowolony, że nie będziesz... Także jeżeli zadzwonią, to widzimy się za chwilę, jeżeli nie, no to Co? Nagramy coś innego. U Mariuszku. Ale nie będzie odcinka. No, dla kogoś się szykuje. Nagrajmy ten odcinek, człowieku, co ty w ogóle sobie tutaj dopowiadasz? No nie będzie odcinka. No to nie będzie odcinka. Ja się szykuję dla takiej jednej pięknej dziewczyny z Krakowa. Dla jednej pięknej dziewczyny z Krakowa. Tak. A tu nie masz innej orientacji? Co? Właśnie. Nie mam, mogę poderwać jaką chcesz dziewczynę. Może mam. Poderwać to być może możesz. Ale co? Mogę nawet z nią zrobić różne takie rzeczy. No jak weźmiesz pewne substancje, no to na pewno. No i co, nie dzwonią już? No nie dzwonią, no a czemu mieliby dzwonić? No ale dlaczego oni w ogóle tutaj przyjechali? A skąd ja mam wiedzieć? Może pisali, dzwonili do ciebie? Oni cały czas piszą i dzwonią, bo ten jest zakochany w Wiolce i cały czas dzwonią, no. Aha. No, znaczy inaczej, Daniela to jest niczemu niewinna, ale on to odpieprza cały czas, nie? Tak, od razu zakochany, co jeszcze? Może iść się oświadczyć? Kiedy kilometrów przyjechali od razu tutaj? No od razu zakochany, no tak to wyglądało. Już. No a nie? Ja nie widziałem, żeby... A ty w tej, ty jesteś. Co? Nic. Obudził się? No, dopiero zasypia, trzeba go uśpić, jak dzidzia jest. Dredziarz, to tak jak dredziarz praktycznie. Chodź, świń. No nie. Ha, mówiłem, że... Coś tak czułem, że to się tak nie skończy łatwo. Pokaż wielka. No i widzisz? Konkubent kolejny. Co on robi? Twój ziomek. Jaki agresor! No nie, no nie wpisamy go. Co on robi? Ja no i nie nagrałamy z tego odcinka i ty już nie chciałeś nagrywać. Na wstępie powiedziałeś, że nie chcesz nagrać. Co, znowu dzwoni? On krzyknął Wiolka! On krzyknął... Dobra. Weź, strzelaj! Wpisamy go czy nie? No dobra, wpisać go czy nie? Nie! No i tak nie odpiszcie. Dobra, otwieram go. Po pierwsze, robimy to nie! Dla widzów. Robimy to dla czego? Robimy to dla wszystkich. Robimy to dla YouTube'a. Żebym ja miała źle, tak? Żebym ja miała źle. Nie, dla widzów. Dla YouTube'a, dla widzów i dla odcinka. Tak poświęcenie. Wiesz co to będzie? Nie, wiesz co to będzie? Co on będzie tutaj do mnie robił? Jak ty się cieszysz? Wszystko okej? Okay? Mój ulubiony człowiek! Nie ty. Cześć, Dredzie! Siema, Piotr! Wszystko okej, okay, Aniela? Bo widziałem, że tam... Siema, co? Hej! A co? Co tak pytasz, że ci wszystko okej? Okay? Coś się nie zgadza? No, widziałem, że tam nie było ciekawej ale dobra, sytuacji. Dawajcie, może... Przed. No nie wiem, no tak... Idziemy powoli. Wyglądało jakby cię szarpał. Na pewno wszystko okej? Okay? Kogo nie szarpał? Chyba z kimś się pomyliło. Ty w ogóle ty dobry domofon odebrałeś w ogóle wtedy, chłopie? To będzie coś takiego. Nie wiem, co widziałem. Ty zawsze wszystko wiesz. A tak właściwie to po co tu przyjechaliście? A wiesz co, widziałem, że sobie jakąś chatę kupiłeś, a to takie średnie w sumie jest bliska. To jest jakiś wielorodzinny, tak? Ile tu osób mieszka? Tak z 30? Jak wielorodzinny to jest? W sensie, to jest taki blokowiec. To mini na sensie. Słucham? To jest taki blokowiec. Słucham? To blokowiec. No to co, to ma kształt kurde kwadratu? Co to z klocków Lego było budowane, o co chodzi? W sensie chodzi o to, że to jest jedna część. Jeden teren. Ty się w ogóle teraz w rolnika bawisz? W ogóle no, na cholerę ci tyle terenu. Będziemy tutaj odrzutowiec parkować. Dobra, nieważne, stary, po co przyjechałeś? A tak sobie, po prostu patrz, ciemno się robi, tutaj widzę motel, ale prześpimy się. Stary, ja widziałem, że połączenia były i dzwoniliście od 4 godzin. No to powiem ci, kijowo masz recepcję wtedy, no. Nie poradzę ci nic na to, no, przykro mi.
No, i komarów ale pełno. Ale widzieliście, że nie chcemy was puścić. No bo ja ci to powiem wprost, nie chcieliśmy was po prostu puścić. W ostatnich akcjach was po prostu nie chcieliśmy puścić, ale wy przez 5 godzin nie odpuściliście. Słuchaj, ja ci w życiu nie uwierzę w takie oszczerstwa, bo teraz mówi, że dredziarz by mnie tutaj nie chciał. No właśnie. Co ty wymyślasz, chłopie? Ja nie wiem, czemu my tu jeszcze stoimy. Dobrze, to napijecie się kawy, chyba, no i trochę daleko macie, nie? Do domu z powrotem, tak żebyście wrócili na noc, nie? Kawy. Kawy. Jaka ciopa. Kawy. Kawy, kawy. No i co, to zapraszam na salony. Może na salony przez magazyn? Tak. To znaczy jakieś szmaty z petko. To jest, to mam siadanie. Tragedia. Echo! Beznadziejny dźwięk. Ja nie wiem. Ale stary, Karina ci powiedziała cześć, a ty nawet nie odpowiedziałeś. Na co? No na to, że ci powiedziała cześć. Jesteś w moim domu jednak. Wypadałoby przecież tej kultury, co? O, cześć! Słyszysz? To kolejny mieszkaniec? Ile ty tutaj masz teraz ludzi? Karina ci powiedziała cześć, może byś odpowiedział. Tak? Cześć. Ale co ty przedłużasz? Właśnie co? Co ty przedłużasz teraz, w tym momencie? Bo już przesadzasz. Już przesadzasz też. Ma, nie? Jakiś kompletny. Nie, no już przedłużasz, tak? Bo ja nie rozumiem. Do czego to my to? Ten, co mówiłeś, co tyle pije, tak? Tak, to jest ten. No jestem tu od całych 15 sekund, a jeszcze nie jest polane. Viola! Cześć! Nie zbliżaj się do mnie. Ona udaje, że jej się nie podoba. Możesz zainterweniować. Tak? Ale po co mam interweniować, skoro jej się podoba? Ona zawsze tak robi. No bo wiem, to jest Viola. No dobra, no jak tak uważasz. Szczególnie, że nie ma jaszczura, no to wiesz. No musisz sobie pozwolić. Nie, że tyle pozwolić, tylko wiesz, no. Aha, lukę. Takie będzie podejście. Patrz, zamknęli. Zamknęli. Już ją pewnie uspokoiłem, już poszedł do pokoju. Dobra. Dobra, w każdym razie, gdzie jest Aniela? Dobra, ona nie wchodziła? Ma. Czekaj. Tak, wydaje mi się, że wchodziła. Aniela? Ja ci powiedziałam, że ten człowiek się nie nadaje. What the fuck? Co ty robisz, Hubert? Pocieszyć się znowu chciałem, pocieszyć. Czuj się bezpiecznie, zdaj mi... znaczy chodź. Tak, pocieszyć, no już to widzę. Musisz... To muszę. Ja tu ratuję sytuację. Ratujesz sytuację? Sytuację ratuję, staram się, żeby wszystko było dobrze, w porządku. Chodzę, pocieszam, a ty znowu to nagrywasz i znowu wyjdę na jakiegoś... Może wyjdziesz na tego, na kogo zasługujesz. Czyli? Co jest, dredziarz? Co ty chcesz? Ja naprawdę muszę z tobą porozmawiać. Ja wiem, że ciebie to bawi. Co mnie bawi? Ciebie to śmieszy. Ale co? No jak co? To wszystko, ta cała sytuacja. Ale na przykład ona naprawdę ma ciężko z tym człowiekiem. Ale ja potrzebuję jej na przykład dzisiaj, nie? Słucham? W sensie potrzebuję. Chciałem jej umilić wieczór, nie? Stary, nie jestem w Szczecinie. W Szczecinie miałem co chwilę jakieś laski. A tutaj? Tutaj jest pustka. Nie ma nikogo. Nie ma nic. Nie wiem, jak ja mam sobie z tym poradzić. Co w związku z tym? Bo nie rozumiem za bardzo. No co w związku z tym? Wezmę ją po prostu dzisiaj do siebie. Aha, ja mam ci w tym pomóc, czy co? Że mi o tym, to po co mi o tym mówisz? No tak po prostu, ale ty mi nie pomożesz. No właśnie, i ty mi w tym nie pomożesz. Oni mają wracać dzisiaj, rozumiesz? Oni mają wracać, tak? Tak, mają wracać. Oni nie wrócą, ponieważ ja na to nie zezwalam. No i skończyliśmy rozmowę. Nie, na to nie pozwolę. Skończyliśmy rozmowę. Ale ja się nie śmieję. No to skończyliśmy rozmowę, tak? Ja na to nie pozwalam. Skończyliśmy rozmowę, dredziarz! Ja na to nie pozwalam. Nie ma opcji! Ja mam tu dość siedzieć, jej chcę umilić wieczór, ona ma z tym człowiekiem ciężko. Nieważne, co się stało, nie ma opcji. Weź idź stąd. Nie ma takiej opcji, nie zostają tu. Nie, zostanie, ze mną zostanie, ponieważ ja będę umiał się nią zająć. A ja widzę, że tu jest problem. Nie krzycz tak, uspokój się. Wiem, że ty mi nie pomożesz, ja sobie sam pomogę. Nie zostaną. Ja ci to po prostu to powiem. Nie zostaną. 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 A udowodnić ci, że zostaną? Nie. A udowodnić ci, że zostaną? Nie. Zobacz, ten idiot zostawił kamerę. Kamerzysta? No tak, ty możesz coś takiego. Dobra, zostaw, ja lubię, jak mnie nagrywasz. Ogólnie lubię, jak ktoś mnie nagrywa. No dobra, nieważne. Co on tu robi w ogóle? W sensie, nie rozumiem go, co my z nim robimy. Trzeba coś z tym zrobić, masz jakiś pomysł? Trzeba coś z tym zrobić. No bo on się tu w ogóle rządzi. On tu przyszedł i się trochę rządzi. Trzeba się coś z tym zrobić. Ja mam pomysł, słuchaj, bo... Masz pomysł? Skoro on jest alkoholikiem i pokazuje to na każdym możliwym kroku, to może by to jakoś... Chcesz go upić? Kultura,
Ale chcesz znowu na to patrzeć kulturalnie? No nie wiem, czy po tym wszystkim kulturalnie. Nie wiem, czy on potrafi. Kulturalnie w każdym razie nie wiem, czy ty chcesz na to patrzeć. Chcesz w to wejść? Będzie spokój na pewno. On nie pojedzie wtedy. Zostaniemy i wiesz. Aha, czyli tam... zostaniemy, tak? Zostaniemy. No zostaniemy i wiesz. Okej. Okay. No dobra, no jak zostaniemy, to spokój. Słuchaj, ty mu zaproponujesz, nie? No ja mu mogę zaproponować, tylko ciekawe, kto pierwszy padnie. Znaczy, nie wiem, czy ja chcę pić w ogóle dzisiaj, ale mogę coś tam przybajerować. Mam nadzieję, że się zgodzi, nie? Więc... Tak, dokładnie tak. Dobra, idę go poszukać i zaraz przyjdę. Co tam? Jest tam? Jest? No jest. Dobra, skarbie, trzymaj to i wiesz, dzisiaj ten wieczór jest nasz. Ale rób swoje. Skąd ty to masz? Dobra, nieważne. Lecisz. Ty chyba coś dobra, tam pijesz, lecisz, jak nikt nie widzi. Dobra, już, misiek, uciekaj, szybko. Do działania, szybko, już. Trzymaj. Dobra, teraz... tutaj mi co tam. Sobie poradzę. Sprawdziłeś to tak? Masz koszulkę. Dziękuję. Dobra, powiedz mi, sprawdziłeś to tam? Cię idę właśnie sprawdzić. Musimy zobaczyć, co oni tam robią. Stąd ich widać. Stąd ich widać, czujesz. Schowaj się, idź w dół, to wszystko będzie nagrane. Dobry jest ten link, nie? To jest za grube, nie? Dobra, niech oni się tam upiją, nie interesuje mnie to. Schodzimy stamtąd. Poczekamy, co będzie dalej się działo. Ty, Greta! Czemu ty co? Ale co? Czemu ruszam? Bo mogę trzymać chyba, nie? Trzymaj. Cały czas ruszałem mi tą kamerę. To jest jakieś bezczelne w ogóle. Fajne. Poczekaj. Tak, aż jest. Chodź. Co chcesz? Fajna ta Która dupa? Co, w sensie narzeczona Kacpra? Fajnie? Chyba narzeczona, nie wiem jak oni tam żyją. No w związku z tym. Sprawę mam do ciebie, no musisz dredziarzowi powiedzieć, żeby się czymś zajął, żebym ja miał tę wolną wódkę. No, co ja będę z tego mieć? Nie wiem, na przykład jakiegoś deala miał czy coś na Instagramie, to ci odprowadzę cały rzut. W sensie cały zarobków nie odbierz? No dobra, bo w sumie dredziarz tak nie wkurzył. No i teraz. Tak mnie wkurzył, także zostawiam ci otwartą chwilkę. Co on powie, żeby zrobił? Może niech odkurzy pokój swój. No, niech odkurzy. Odkurza. Dredziarz, zostaw koleżankę i idź posprzątać pokój. A co ty mi mówisz nagle? Co ja mam robić? Ha! Idź posprzątać pokój. Bo nie sprzątasz od 4 dni. Idź posprzątać pokój. Idź wyjść w ogóle. Nie, Dredziarz, 4 dni przekładasz. 4 dni. Ostatnio cały dom posprzątałem. Jesteś jakiś niepoważny. Odkurzyłem. Od 4 dni przekładasz. No 4 dni, dobra. Nie. Jeden dzień w tamtą, nie, czy w tamtą, nic się nie stanie. Dredziarz, idziesz w tym momencie. Teraz specjalnie zostawić koleżankę tylko po to, żeby zaraz sobie posprzątać, odkurzyć pokój. Zaraz sobie do niej wrócisz. Ale to czemu zależy ci tylko na moim pokoju, żebym odkurzył tylko mój, a reszty nie? Jak zawsze całe piętro odkurzałem ostatnio. Ze względu na to, że cię odpuszczę. Za to ze względu na to, że cię odpuszczę, jeżeli to zrobisz. Że tylko mam swój pokój. Tak, jest. Dobrze, ja ci pomogę. Nie, on ma to sam zrobić. Nie, masz to zrobić sam. Masz to zrobić sam, bo oszukujesz i znowu będziesz się wysługiwać kimś. Tak jak Karinką, tak jak mną, tak jak wszystkimi. Idź to sam zrobić. Dobra, już zrobię, ale tylko dlatego, żebyś mi nie zrzędził nad uchem jak jakiś, nie wiem. Idź! Nie zrzędź mi nad uchem, człowieku. Po co ty to zrobiłeś, gościu? W sensie? No wiem, że ty coś knujesz. To nie jest możliwe, żeby nagle ktoś przychodzi do dredziarza i ty mówisz, ej, idź posprzątać pokój. No bo ma posprzątać pokój, ja nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz, dobra. No, ale ja widzę tutaj, że ty coś knujesz, gościu. Nie ma dyskusji. Nie. Ja też wiem, że wy coś knujecie, tak? My nic nie knujemy. No, każdy chyba coś knuje. Droga Boże. Tak. No. Co tam? Jakie piseczki masz. Ty masz piękne włosy, wiesz? No, takie jak ty, no. Ten sam kolor? Nie muszę rozróżnić. A co taka zamknięta w sobie jakoś? No, nie zamknięta, ale też, wiesz, nie otwarta. Może jakiś film obejrzymy, co? Nie, chyba nie ma takiej potrzeby. Czemu? No, obejrzymy jakieś komedię romantyczną? No, to są takie filmy. A jakie wolisz? Może horror? Będziesz się bała? Wtedy się będziesz mogła do mnie przytulić? Tak, no, z pewnością. Tyle, że wiesz, no... Czuję się, że mnie olewasz. Co ty? Naprawdę, no. Spójrz na dredziarza i spójrz na mnie, no. Dredziarz to jest... Jest różnica. No jest różnica, wiem, no. Podobieństwo... Nie ma żadnego podobieństwa, nie porównuj mnie do takich ludzi.
Ty jesteś piękna, jestem piękna. Pasujemy do siebie. Prawda? O, aparat masz na zębach, ale ładnie ci pasuje do twarzy. Ja też kiedyś miałem aparat, prawda? Bo ci nie poprawił jednak, może. Bo miałem takiego tańszego troszeczkę dentysta, wiesz. A ty masz duże oczy, soczewki masz, nie? Dziękuję, ale ładne, naprawdę. A co tak tutaj stoisz? Tam, wiesz, mógłbyś kolegę wziąć, wiesz. Dobra, co chcesz, kurde? Odłożyłem już ten odkurzacz. Co, pasi? Tak? Może weź jeszcze linijkę, kontomierz i sprawdź, czy dobrze rogi są zagięte. No dobrze, dobrze sprzątasz, no. Powiem ci tak, gdzie ona jest ogólnie? Czekaj. No to chciałem z nią pogadać. Najpierw to musisz do końca posprzątać. Dobrze ci idzie, ale to nie znaczy, że posprzątałeś. Tak? Nie, tam jest... No to jest... O, fight! All right! Powiem ci tak, to niech tu leży. To co? No to śmieci są jakieś... Dobra, co? No nic nie ma, tu czego ty się czepiasz? Czysto jest, no! Czysto jest, daj mi wyjść, co ty chcesz? Czekaj! No czysto jest, co mam tu kończyć? Czekaj, no masz posprzątać do końca. Dobra, może... ładnie, poduszeczkę, poczekaj, pod dobrym, tak, o, czy tak, bardziej? Jest okej. Okay. Dobra, daj mi aparat, bo muszę usunąć pewne nagrania. Jakie się... nagrania? No nic, nagrywałem sobie jakieś tam głupoty, czasami lubię sobie pochodzić z kamerą, daj. Co ci chodzi, Dredziarz? Ty, Judaszu. O co ci chodzi? Ty, Judaszu. Ale o co ci chodzi? Oszuście, perfidny. Ale co? Kłamco. O co ci chodzi? Ty, o co mi chodzi? No nie rozumiem. Specjalnie kazałeś mi rzekomo odkurzyć, dbać o czystość, tylko po to, żeby on obracał aniele? Czyż taki, jesteś tak okrutny? Judaszu, nienawidzę cię, nie można ci ufać. Specjalnie, w ogóle co ty reprezentujesz, że niby odkurzać, gdzie ona jest? Pliki? No co się łapiesz za głowę? No dobra, jesteś no... okrutny, Judaszu, nie no, można ci zaufać. Ona też ma narzeczonego, i ale ty nie powinieneś tutaj. Dobra, nie chodzi o to, to jest w ogóle zero jakiejkolwiek treści. No nie powinieneś się do niej dobierać, skoro ma narzeczonego. Nie powinieneś się z tego tłumaczyć, tu już chodzi o mnie, a nie o kogoś innego. Jesteś Judaszem, fałszywcem, oszustem. Dobra, wychodzę stąd. Gdzie on... A, włączam tą kamerę. Tą kamerę, trzymaj to! Kamerę, oszuście! Oszuście, bo... Słyszysz to? Słyszałeś jakieś dźwięki? Znowu coś się tutaj wyprawia. Jakieś obecności? To, co tu się dzieje? Co ty robisz? Jakiś jesteś niepoważny? Co robię? Ty jesteś jakiś upośledzony? No i... Ty jesteś chory jakiś. Weź mi kawałek łóżka. Czy wygodne łóżko? A ty co robisz? Czy wygodne łóżko? A ja mam ci pokazać, czy mam wygodną pięść? Na weź odejdź. Wyjdź stąd, idź stąd. Dobra, ale czego fajnie się... Fajnie ci się siedzi? Czego się przyczepiasz? Fajnie ci się siedzi? Wieku, a ty co, nagrywasz, cieszysz się znowu? Ty oszust! Ten zboczeniec, a ta nie dobra, wie, ona nie wie sama, co tu robi, ona nie wie w ogóle, ona co ona tu robi. Być. No, ona nie, chce tu być. Kamerzysta, chodź. Ona chce tu być. Kamerzysta, chodź. Proszę stąd wyjść, bo już byłem, po prostu wyjdź. No i co? Ta nie wie, co się tam dzieje, siedzi jak gdyby nigdy nic. Ten już rączki zaciera, a ty mnie oszukujesz. Oszukujesz mnie i starasz się mnie jakoś przekręcić na jego stronę, bo co, że niby odkurzać? Podoba ci się? Fajna sytuacja? Spodoba... No co... Nic mi nie odpowiesz. Dobra, nic mi nie odpowiesz. Co jest? Stary. Czemu ty powiedziałeś jemu wszystko? Co? A co ty robisz? Przepraszam ciebie bardzo. No co robi? Co ja mogę robić? Ja idę z nią porozmawiać. Pobajerować. Bo pobajerowanie? Weź mu kamerę, bo jestem bez tego. Obróć się. Co? Obróć się. Jesteście obrzydliwi, we dwójkę. Dobra. Ty, że jesteś oszustem, najgorszym, perfidnym. A ty, że cię rączki świeżbą i dotykasz wszystko, co się porusza. Pierwsze, i nieważne. Tak się żadna nie dobra, przestań. Chwila nieuwagi, coś tam niby to, niby tamto. I już zacierasz rączki. Ja ona pewnie nie wie, dlaczego ona się tam znalazła. Kościół. Ja już z nią raz miałem taką sytuację. Cały dzień bajerować dwa słówka i widzisz. Dobra, co się dzieje? Już ją zrobiłem. Już ją zrobiłem. Więc nie denerwuj mnie i nie wiem, z czego ty się cieszysz. Czyli, że ja po tobie, tak? Tak. Nie wiem, z czego ty się cieszysz. Jest! Dobra! Jesteście obrzydliwi! A kiedy odechciało mi się? Nie dzisiaj. No to coś. Nienawidzę cię, kamerzysta, za film. Jeszcze takie rzeczy? Dobra, oni mają stąd jechać, ja idę. Wywal ich! Wywal ich! Ja wywalam ich z tobą! Weź tą milą tą! Nie! Wywalamy ich. Dobra, zostaw. Ja ich wywalam. Nie! Wódzek, wywalamy idę do Kacpra. Co wywalamy? Dobra, bierzecie manaty Kacper i jedziecie stąd.
Co ty? Ale czemu to jak alkoholem śmierdzi? Ale odwrót. Śmierdzący odwrót. To jest stara śmierdzi. Alkoholiczka. Ty nigdy nie umiesz pukać. Jezu, jak w korzelni. Śmierdzi od was. Dobra, dzisiaj nie poje- on dzisiaj nie pojedzie, ale jutro bierzesz manaty i stąd jedziesz, nie? Wynoś się. Jeszcze wcześniej było nie, ale teraz wynoś. Ciekawe, kto mu dał alkohol. Bo wynoś. Kto mu dał alkohol? Kto mu dał alkohol? Ja. To jest nienormalny. W sumie dobrze. Dobra, wszyscy. W sumie mi nie przeszkadza. Jesteśmy w kropce. Jesteśmy. Jak masz kropkę na końcu zdania, to. Dobra. Zdania nie ma, kropka została sama. Jedna pojedyncza kropeczka, z którą nic nie możemy zrobić. Bez żadnego zdania. A to zdania, komplet, tak? Bez żadnego słowa. Nie, nienawidzę go. Nienawidzę go. Nienawidzę. Odejść, nie dotykaj. Nie.